bohaterem tego filmu był Andrzej Dołecki. Szef Wolnych Konopi zatrzymany 1 maja i wtrącony do aresztu tymczasowego. Nasz przyjaciel, człowiek, który dla młodego pokolenia zrobił ogromnie wiele. Dzięki któremu ruch Wolnych Konopi funkcjonuje, trwa, żyje. Dzięki któremu całe to młode pokolenie, które jest prześladowane za posiadanie niewielkich ilości konopi, miało prawo wypowiadać się publicznie. Ktoś wpadł na szalony pomysł, żeby tego człowieka wtrącić do aresztu. Pod absurdalnymi zarzutami. Przypomnę, że ludzie, którzy go oskarżają, są plantatorami marihuany i za to, że go oskarżyli, zostali wypuszczeni na wolność. Andrzej Dołecki jest symbolem. Jest symbolem młodego pokolenia, symbolem walki o wolność i symbolem tego, że niewiele się w Polsce zmieniło od czasów IV RP, a być może i od czasów PRL-u. Symbolem tego, że za poglądy polityczne, za przekonania można trafić do aresztu. Bo nie jest przypadkiem to, że 1 maja Andrzej Dołecki wylądował na izbie zatrzymań, a następnie został wtrącony do aresztu tymczasowego. Ta konferencja jest poświęcona przede wszystkim Andrzejowi Dołeckiemu. My, ruch Pani Kota, ale przede wszystkim przyjaciele Andrzeja z Wolnych Konopi, zapraszamy 26 maja na marsz, który się odbędzie w Warszawie. Największy marsz Wolnych Konopi, jaki do tej pory był. Zaczyna się o godzinie 15, kończy się o godzinie 19 pod Sejmem, zaczyna się pod Placem Kultury i Nauki. W tym marszu wezmą udział politycy, wezmą udział celebryci. Na koniec tego marszu pod Sejmem będą występy, będzie też panel dyskusyjny poświęcony właśnie kwestii normalnej polityki antynarkotykowej, takiej, jaka się powinna odbywać na całym świecie. Są z nami nasi wspaniali goście, Jakub Gajewski, przedstawiciel Wolnych Konopi, jeszcze na wolności. Dokładnie. Istelios Alevras, Wolne Konopie, ruch Pali Kota, prawnik. Prawnik Wolnych Konopi, który pomaga ludziom, którzy mają kłopoty z prawem w związku z posiadaniem niewielkich ilości konopi. Dzień dobry Państwu. Oddaję głos na początku Jakubowi, proszę. Ja miałem Was zaprosić na marsz, natomiast tutaj Andrzej już to zrobił. Natomiast troszeczkę uzupełnię. Rzeczywiście, marsz jest 26 kwietnia. Maja, przepraszam bardzo. Rozpoczynamy go o 15. Kończymy pod Sejmem około 19 godziny. Pod Sejmem planujemy udział gości zaproszonych przez nas. Będą brać udział w panelu dyskusyjnym. Między innymi tymi gośćmi są Kamil Sipowicz, historyk konopi, filozof. Michał Pauli, człowiek, który został skazany w Tajlandii na 6 wyroków śmierci za narkotyki. Mateusz Kinowski, doktor prawa, nasz aktywista Wolnych Konopi, który opowie, jak to jest w dzisiejszej Polsce na temat polityki narkotykowej. Oraz zaprosiliśmy ze Stanów Zjednoczonych osobę w postaci Mike'a Corrala. Jest to człowiek, który jest jednym z prekursorów tego ruchu legalizacyjnego w Stanach Zjednoczonych. On wraz ze swoimi kolegami i koleżankami rozpoczął tą odmianę z prohibicji do liberalizacji, prawda, w Stanach Zjednoczonych. I on będzie mówił o aspektach medycznych konopi, o tym, jak to się dzieje w USA i tak dalej, i tak dalej. Zaprosiliśmy również pacjentów medycznych marihuany, którzy na szczęście odważyli się pokazać swoje twarze i będą opowiadać swoje historie związane z ich chorobami, z ich związkami z konopią indyjską. Wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich posłów na Sejm RP, do wszystkich klubów, do wszystkich posłów. Niestety odpowiedział nam tylko ruch Pali Kota i jeden poseł PiS-u, gdzie napisał sobie, że nie życzy od naszych kolegów i koleżanek takich demagogii. Dlatego chcielibyśmy się zapytać, do czego posłowie tutaj służą i za co otrzymują pieniążki. Z tego co wiem, to ich obowiązkiem jest odpowiedź na pytanie petenta, obywatela, nieważne czy to jest narkoman, czy gej, czy jakiś inny kolejarz, czy ktoś inny, prawda? Inny zawód, inny człowiek. Powinien odpowiedzieć, no niestety nie odpowiedział nikt poza posłami ruchu Pali Kota i tym jednym posłem PiS-u. Nie będę tutaj przedłużał, bo z reguły za dużo mówię.
dlatego oddaję głos Feliosowi. On również powie o tych aspektach prawnych. Ja tylko powiem, że ta lista, którą Jakub tutaj trzyma, to jest właśnie lista osób, które nie odpowiedziały. Dokładnie, to jest właśnie lista osób, które nie odpowiedziały. To pokaż, bo to imponująca lista. To jest taka dość spora ściąga. Takich na studiach się nie używa w szkołach, ale w Sejmie, jak widać, są przydatne. I to są e-maile z posłami, którzy ich chyba nie czytają, albo no, nie chcą odpowiadać na nasze zaproszenia. Dobrze, Stelios, proszę teraz o prowadzenie prawne. Tak jest. Szanowni Państwo, rocznie skazuje się z artykułu 62, czyli za posiadanie, 35 tysięcy osób rocznie. To jest blisko 80 do 100 osób dziennie. Część z tych dziennie zatrzymywanych osób zgłasza się do naszej organizacji. Średnio odbieram 2-3 telefony dziennie. Osób z różnymi problemami prawnymi. Są to takie beznadziejne przypadki czasami, jak na przykład Borys Płotnikow, który został zatrzymany za pierwszy raz, za posiadanie dostał wyrok w zawieszeniu, pozbawienia wolności. Drugi wyrok prawomocny za 0,25 grama, automatycznie odbił się pierwszy wyrok. Obecnie czeka na wezwanie do zakładu karnego na odbycie kary pół roku pozbawienia wolności za 0,25 grama. Są to takie przypadki jak Rafał Olszewski, który został zatrzymany za 0,89 grama pod Ostrołęką. Policjanci kazali mu się rozebrać w lesie do naga. Gdy wypadł mu woreczek z majtek zawierający 0,89 grama, dostał od policjanta w twarz. Został przewieziony na komisariat policji. Tam został przykuty do kasy pancernej. Policjant zaczął na niego krzyczeć, mówić: skąd to masz? Twój ojciec popełnił samobójstwo, twój brat ma kuratora, chyba nie chce skończyć tak jak oni. Potem do celi na kilka godzin, potem znowu przykuty do kasy pancernej. Wtedy policjant zaczął mówić: słuchaj, ty nam pomożesz, my tobie też pomożemy. Czy ty znasz tutaj takiego pana o pseudonimie Nakel? No znam go, tu jest jego teczka, nie mamy na niego zeznań. Może nam pomożesz, wyjdziesz szybko, wrócisz do dziewczyny. Rafał zgodził się pod tą presją w momencie, gdy był pozbawiony wolności już od 20 paru godzin. Zgodził się, z policjantem ustalali wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak poznał Nakela, jak od niego kupił, ile razy od niego kupował. Na następny dzień został przesłuchany przez innego policjanta, zeznał tak, jak było to umówione. Gdy wyszedł z aresztu, oczywiście Nakel, którego obciążył, został zatrzymany. Jego koledzy się o tym dowiedzieli, pobili Rafała. Rafał musiał zmienić szkołę w tym momencie, w zasadzie no, ma bardzo ciężkie życie i to wszystko to jest przeciwdziałanie narkomanii w Polsce w chwili obecnej. Takich przypadków jest bardzo dużo, jak mówię, około 100 dziennie. Nie wszędzie oczywiście dzieje się tak, że policjanci nadużywają swoich uprawnień, czyli zmuszają do fałszywych zeznań, czyli naruszają nietykalność osobistą. To są przypadki już skandaliczne, ale one też wynikają no, najwyraźniej z potrzeb statystycznych prokuratury. Więc pomagamy, będziemy pomagać. Marże są coraz większe. I będziemy walczyć, dopóki status konopi nie będzie uregulowany w Polsce. Albo my, albo ona. Dziękuję bardzo. Jeszcze tytułem zakończenia chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnych spostrzeżeniach. Tytoń, jak Państwo wiecie, jest w Polsce całkowicie legalny, opodatkowany, oakcyzowany, ale nie powoduje choroby nowotworowe, na które potem rząd okazuje się nie ma pieniędzy, na ich leczenie albo leków brakuje. Tu ukłon w kierunku ministra Łukowicza, który, że tak powiem, trochę lekceważy tę problematykę. No w każdym razie tytoń powoduje różne skutki społeczne, między innymi choroby nowotworowe i zgony. Tytoń jest narkotykiem, jest uzależniający, nikt nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Mimo to państwo polskie jest współuczestnikiem całego procederu obrotu tytoniem. Mało tego, czerpie z tego obrotu korzyści. Czerpie korzyści przede wszystkim z akcyzy. Skoro czerpie korzyści, to można powiedzieć, że państwo polskie jest dealerem tytoniu. No, takim całkiem oficjalnym dealerem tytoniu. Czyli, krótko mówiąc, minister finansów, minister Rostowski, to nikt inny jak dealer narkotyków. No, można do tego oczywiście dołożyć alkohol, wódkę i tak dalej. Tych narkotyków jest więcej. Cukier też jest narkotykiem. Do czego zmierzam? No, żyjemy w kraju absurdu.
Ponieważ za jeden narkotyk, i to na dodatek taki, który jest nieszkodliwy, bo nie ma dowodów na to, że konopie powodują jakiekolwiek zgony, są kary, i to kary bardzo poważne, do 12 lat pozbawienia wolności, a inny narkotyk, który powoduje bardzo poważne skutki społeczne, jest w obrocie handlowym, minister jest beneficjentem tego obrotu i państwo jest beneficjentem tego obrotu. Skutki społeczne w postaci chorób nowotworowych są nieopanowane przez państwo. Żadne państwo na świecie nie jest w stanie walczyć z rakiem, bo nie ma jeszcze na to ani metod, ani wystarczających pieniędzy. I to nikomu nie przeszkadza. Więc chciałbym, żeby państwo się zastanowili nad absurdalnością tej sytuacji. Bo wydaje mi się, że jest czas na to, żeby podjąć poważną debatę na temat tego, co wolno, czego nie wolno, dlaczego państwo ma prawo korzystać z dealowania jednym narkotykiem, a z dealowania innym narkotykiem państwo nie chce korzystać i oddaje tą całą branżę komu? No bandytom, mafii, prawda? Bo to przecież wiadomo, że mafia się tym zajmuje, a nie ludzie o czystych rękach. To tyle tytułem jakby uzupełnienia. Na zakończenie proszę o pytania. Tomasz Grzelewski, Telewizja Superstacja. Panowie, doskonale wiecie, że wasi oponenci mogą zawsze podnieść taki argument, który powiedzą, że no chwileczkę, przecież takie jest prawo, więc teraz trzeba przestrzegać takiego prawa, jakie jest w Polsce, więc o co chodzi? Ja rozumiem, że wy dążycie do zmiany tego, ale no, podstawową zasadą jest przestrzeganie prawa. No tak, taka jest podstawowa zasada, ale przypominam, że w dawnych czasach, na przykład w PRL-u, wiele osób walczących o wolność Polski i Polaków łamało prawo i robiło to całkiem świadomie. Przypomnę Jacka Kuronia, Adama Michnika i wiele, wiele innych osób, które wówczas również lądowały w więzieniu po to, żeby walczyć o wolność, naszą wolność. Oczywiście wtedy władza też mówiła, że to jest źle, że nie wolno łamać prawa, ale jednak okazało się po jakimś czasie, że oni mieli rację. Podobne czynności wykonują przedstawiciele wolnych konopi. Oni walczą z bezlitosnym, bezsensownym prawem. To jest pewnego rodzaju nieposłuszeństwo obywatelskie, które w tym wypadku wydaje się całkowicie uzasadnione. Jeszcze pewnie Jakub coś powie. Tak, trzeba pamiętać też o tym, że jednak obecna ustawa nie jest zgodna z konstytucją, naszym zdaniem i wielu innych ludzi. Po prostu jest to niezgodne z konstytucją, więc takiego prawa być nie powinno. Natomiast przytoczyłem też wcześniej na poprzedniej konferencji cytat Mahatmy Gandhiego, ja go teraz już nie pamiętam, ale było tam coś mniej więcej takiego, że jeżeli prawo stoi w sprzeczności ze sprawiedliwością, należy wybrać to sprawiedliwość, a nie prawo, prawda? Na tej zasadzie my tę sprawiedliwość wybieramy, wiemy, że na Zachodzie, w cywilizowanych krajach zmienia się to. My jesteśmy ostatnim cywilizowanym krajem, który ma taką restrykcyjną ustawę narkotykową i my wiemy, że po prostu mówimy prawdę i prędzej czy później ta prawda ujrzy światło dzienne i zmieni się to prawo. I też łamiąc to prawo, uświadamiamy ludzi o tym właśnie problemie, o tej skali, prawda? Jeszcze dodam o niezgodności przepisów z konstytucją. Otóż mamy mnóstwo przypadków, gdzie osoby leczą się za pomocą konopi na spastyczność mięśni, na ADHD, na stwardnienie rozsiane oraz wiele innych schorzeń. Jak pan wie, artykuł 68 konstytucji mówi o prawie do ochrony zdrowia. Otóż uważamy, że przepisy niższej rangi, czyli ustawy, w tym momencie są niezgodne z konstytucją. Oczywiście będziemy właściwymi metodami, czyli za pomocą Trybunału Konstytucyjnego, to wykazywać w najbliższych miesiącach. Są też przepisy, mamy przypadki, gdzie osoba skazana została na 1,5 roku pozbawienia wolności za 2 krzaki i mówiła, że ona się modli. On medytuje, pali sobie skręta, po czym medytuje. Sąd wyśmiał go, powiedział, że jest nierobem, nic w ogóle nie robisz w życiu, weź się do pracy, jesteś w ogóle śmieciem. Takie usłyszał rzeczy, znaczy może nie bezpośrednio od sądu oczywiście, tak? Natomiast taki był przekaz, tak? Taki był wydźwięk. To też jest, uważamy, niezgodne z przepisem konstytucji mówiącym o wolności praktyk religijnych, tak? Jest religia, w której marihuana jest sakramentem. To też będziemy podnosić w drodze właściwych skarg konstytucyjnych. Proszę bardzo. Panie Wyszy, czy mogę jeszcze w innej sprawie, też szalenie ważnej dla ruchu Palikota? Proszę uprzejmie. Dzisiaj poinformowaliście, że będziecie zamierzać złożyć wniosek o wotum nieufności do ministra sprawiedliwości. No, przy okazji, prawda, pana Goblina. Ja pytałem dzisiaj m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, jaki jest jego stosunek do tego waszego pomysłu. W odpowiedzi usłyszałem, że ruch Palikota to jest jedno wielkie nieporozumienie i ruch Palikota nie powinien znajdować się tutaj w Sejmie. No cóż, to nie ma co komentować, tak szczerze mówiąc. Pan prezes Kaczyński powiedział to przeszło 2 milionom wyborców ruchu Palikota. Myślę, że oni go odpowiednio ocenią w związku z tą wypowiedzią.
Górnarski to KFM. Rozumiem, że ten sobotni marsz jest w obronie, znaczy ma na rzecz, uwolnienie. Też pana marsz odbywa się pod hasłem uwolnić Doleckiego. Mm, właśnie. Prokuratura zarzuca mu kupno 3 kg marihuany w sumie. Dokładnie, zarzucam. Tak jak ja bym poszedł do prokuratury i powiedział, że pan kupił 10 kilo. I z kolegą wystającym się dogadał. Ja potwierdzam. Kupił pan wczoraj 10 kilo. Kupił pan 10 kilo i pan idzie wtedy do aresztu na przykład na 3 miesiące. Czy nas zwolnią, bo my pan obciążyliśmy oczywiście. Natomiast tak, Andrzej wiadomo, przyznał się do kupowania marihuany u jednego z tych plantatorów, tak? Wiadomo, no my kupujemy marihuanę, palimy ją, łamiemy to prawo, przed chwilą o tym mówiliśmy, tak? Policja to wykorzystała, znalazła jednego z jakiegoś plantatora. I dołożyła do tego jednego, zmusili ich do złożenia zeznań i powiedzieli, że 3 kilo sprzedali w danym okresie. Ja bym chciał zaznaczyć jedną rzecz. W jakiej skali narkofobii my w ogóle tu w Polsce się obracamy? To jest niesamowita skala. Wielu ludzi przez to cierpi, tak dalej, tak dalej. Ostatnio rozmawiałem z doktorem z brytyjskiej Kolumbii, z Kanady, psychologiem, który do nas przyjechał, bo się zainteresował naszym działaniem. U nich w Kanadzie jest to już od dawna, tam sędzia pali, prokurator pali, policjant pali, wszyscy palą. Tam się nie skazują, bo wszyscy palą, tak? I jakie tam są wyroki? Był sobie taki Johnny R, prawda? Mówię, bo nie znam jego nazwisko, ale z gazet mi opowiadał, że to był Johnny R. Zniknął, po tygodniu się właśnie w gazecie objawił jako Johnny R. Okazało się, że przez 6 lat sprzedał 200 kg marihuany na rynku w danym mieście w Kanadzie, tak? Co mu sąd zaproponował w ramach wyroku? Zakaz wchodzenia na rynek od 20 do 6 w tymże właśnie mieście. Rozumiecie? A tutaj Andrzej jest pomówiony przez dwie osoby, marihuany tej nie ma, nikt jej nie widział. Nie wiadomo, czy ona miała nawet powyżej 0,2% THC, jeśli ona nawet była, tak? To w jakim jesteśmy tutaj absurdzie, jeżeli tu jest mowa o 3 kg, gościu, Andrzej, siedzi w więzieniu, 3 miesiące dostał za 3 kg, a gościu w Kanadzie za 200 kg sprzedanej marihuany ma zakaz wstępu na rynek. I to są, no, jaja w tej Polsce się dzieją, można powiedzieć, po młodzieżowemu, po prostu są jaja. My zamiast pracować i pomagać ludziom innym, to my musimy uciekać przed policją, uciekać przed gangsterami, mówić ludziom, którzy powinni coś z tym zrobić, że my mamy rację, a nie oni. No i niestety tak to wygląda, tak? To jest ta narkofobia, my się musimy w niej odnaleźć. Rozumiem, że to w filmie państwo pokazali, że Andrzej Dołecki jest więźniem sumienia, więźniem politycznym. No ewidentnie, moim zdaniem nie jest przypadkiem to, że zatrzymano go 1 maja w dniu kongresu ruchu Palikota, kiedy miał być jednym z naszych głównych gości. Nie jest też przypadkiem to, że są tak absurdalne wobec niego zarzuty, to koledzy o tym mówili. Podkreślę, że to jest wyłącznie pomówienie prawniczka, która badała dowody, które są przeciwko niemu zebrane, twierdzi, że poza tym pomówieniem nie ma tam nic. Nie ma ani dowodu przestępstwa w postaci konopi, ani żadnego innego dowodu świadczącego o tym, że jakoby kupił taką ilość konopi. No, umówmy się, na zasadzie pomówienia dwóch osób można wtrącić do aresztu tymczasowego każdego, a szczególnie szefa wolnych konopi. Rozumiem, że to było celem i szczególnie w dniu kongresu ruchu Palikota. Przypominam, że miesiąc to jest 2,5 tysiąca złotych w areszcie. Ja chcę jeszcze dodać, że my oczywiście jako ruch Palikota nie namawiamy do używania żadnych absolutnie narkotyków. Ani konopi, ani alkoholu, ani papierosów, ani cukru. Uważamy, że wszystkie narkotyki są szkodliwe. One są szkodliwe w różnym stopniu. Więc chcielibyśmy, żeby prawo było równe dla wszystkich. Zarówno dla użytkowników papierosów, jak i dla użytkowników konopi, jak i dla użytkowników cukru. Póki co mamy prawo nierówne i z tą nierównością trzeba walczyć. Chcę też poinformować Państwa, że teraz właśnie, o tej porze, 20 minut temu, rozpoczęła się debata nad racjonalizacją polityki narkotykowej w Polsce. To jest projekt parlamentarny nie tylko ruchu Palikota, bo przyłączyło się do tego projektu kilku posłów Platformy Obywatelskiej i SLD. Uczestniczą w nim też przedstawiciele Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz pan poseł Marek Balicki, pan profesor Krzysztof Krajewski, Grzegorz Wodowski. No, jest to bardzo poważny projekt naukowy. Ta konferencja będzie trwała dzisiaj i jutro. Zakończy się pewnie jakimiś konkretnymi wnioskami. I jest to też pewna odpowiedź na ostatnie wypowiedzi pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który przyznał się do błędu i stwierdził, że ostatnie 10 lat
polityki antynarkotykowej, zawinione 10 lat przez SLD i między innymi przez prezydenta Kwaśniewskiego, było błędne. 350 tysięcy osób w tym czasie miało problemy z prawem, właśnie ze względu na używanie konopi. I to jest przyznanie się do błędu, za co panu prezydentowi wielce dziękujemy. Jest to ewidentnie dowód na to, że ruch Palikota osiąga i tutaj duże sukcesy, przekonując nawet tak, wydawałoby się, nieprzekonanych do tej kwestii. Na zakończenie jeszcze raz serdecznie zapraszamy. 26 maja, godzina 15, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Spotykamy się pod hasłem Uwolnić Andrzeja Dołeckiego. Dziękuję bardzo.